W samym starcie tego odcinka witam bardzo serdecznie wszystkich wspierających kanał Pedro i lecimy z odcinkiem. Z tej strony Pedro i jak pewnie wiecie, w Pet Simulator X już się totalnie nic nie dzieje, więc dzisiaj przygotowałem wam top 5 największych podróbek Pet Simulator X. Zobaczymy, może znajdziemy jakieś mega śmieszne gierki, dlatego zapraszam do oglądania. Standardowo do wygrania będą 3 Pixel Demony Dark Matter, a jakie wygrać musicie oglądać uważnie cały odcinek, żeby nie przegapić konkursu. Więc wydaje mi się, że możemy przejść do pierwszej gierki i zobaczymy, jak one w ogóle będą wyglądać. Serio liczę na to, że znajdziemy jakąś, gdzie będziemy mieli wszystkie huge katy za darmo, jakieś deski i tak dalej, coś w stylu Pet Simulator Z. Jesteśmy na stronie Robloxa, musimy wpisać Pet Simulator X i po prostu powinny nam powyskakiwać różnego rodzaju gierki. Zobaczcie, ile ich jest, ile gierek wyskakuje, gdy wpiszemy Pet Simulator X. Zobaczcie, ile w ogóle tych gierek ma takie same ikony jak kiedyś Pet Simulator X i ja te najciekawsze wam pokażę. To znalazłem coś takiego, jest to pierwsza gierka Limited Event Pet Simulator X. Gra aktualnie w tą grę aż 23 osoby, aż, no ale my ma prawie 4 miliony wizyt. Ej, widzowie, 4 miliony wizyt to wcale nie jest tak mało. Ale łapki w górę, łapek w górę, no nie są za ciekawe. No ale dobra, wchodzimy, nie będę wam tutaj zamulał, jak się gierka wczytuje, więc słyszymy się już w środku. Co to jest? To nawet nie jest Pet Simulator X. Dobra, możemy... Ale to klikanie nawet nie działa. Autokliker za darmo, który również nie działa. Może jakiegoś peta mam, czy coś? Nie, żadnego peta nie mam. Może jakieś jajko tutaj otworzymy, czy coś takiego. Ale co to jest? A jajko kosztuje 1000 kliknięć, ja nie mam 1000 kliknięć, tutaj nic nie działa, tutaj nic, widzowie, totalnie nie działa. Możemy tam jakieś game shop, coś takiego, hoverboard shop, ale o, 0 gemów, dobra, to i 0 gemów? Nie, no jak za 0 gemów to można sobie kupić akurat, dobra, ale szybko biegamy, ale tutaj nic, widzowie, nie ma, nic, a nic, nie mogę klikać, nic się tutaj nie dzieje, idziemy do kolejnej gry. Dobra, znalazłem drugą gierkę Free Hubert, ale ta gra nawet nie ma w ogóle, widzowie, zdjęcia, więc to nie może się dobrze skończyć, ale gra w nią 100 osób, więc tutaj już mamy jakiś przeskok w górę. Okej, tutaj już się coś zapowiada. Neil Games Traveling to Shop. Ej, widzowie, to nie może, nie musi być wcale taka zła gra. Ej, what? Możemy sobie wybrać na starta, czy chcemy Festiva, czy chcemy Santa Pausa. Oczywiście Santa Pausa jest... A, czekaj, o, dobra. Ja, jaka ładna animacja otwierania jajek. Ej, widzowie, podoba mi się, tak szczerze. Mega fajna animacja otwierania jajek. Mamy dwa takie ciuczkaty. Dobra, dwa mamy je założone. I zobaczcie, no może one brzydko chodzą, ponieważ nie mają animacji chodzenia jak w Pet Simulator X, tylko one się za nami ciągną. Okej, okay, tier 1, więc możemy sobie odebrać takiego peta. Odebrałem go, ale nie wiem, dlaczego go nie mam. No dobra, trudno się mówi, nie dostałem jednak tego peta. Free gift token. Nie mam pojęcia, co to jest, ale tutaj mamy do otwierania jajka. Dobra, więc tutaj nie mamy coinów, a czy możemy w ogóle w tej gierce... Możemy rozwalać coiny w tej gierce. Ej, to tutaj już mamy jakąś mega mocniejszą mechanikę. Serio, widzowie, to już jest lepsza mechanika. Co jest gra? I co? I dostałem 120 coinów. Ej, naprawdę, dobra, tutaj widzowie to... Dobra, deska jest hitem, nie? Deska w tej gierce, widzowie, nie działa, jak możecie zobaczyć. Po prostu dużo szybciej biegamy. Tutaj 7,5 tysiąca mam aż zbierać. No nie, no dobra, wchodzimy do tej armaty. Dobra, ta deska to jest... Aha, dobra, no tak to działa. Ta gierka też mi się nie podoba, ale deska naprawdę jest kozacka. Dobra, lecimy do kolejnej. Tym razem mamy gierkę Free Huge Pets, czyli powinniśmy dostać wszystkie huge pety za darmo i sprawdzimy, czy to się wydarzy. Tutaj jest bardzo dużo łapek w górę w porównaniu do łapek w dół, ale to mogły jakieś kumple i tak dalej, więc ja wchodzę do gry i słyszymy się już na miejscu. Dobra, jestem już, widzowie, w tej gierce i zobaczcie, no dobra, są tutaj troszeczkę lagi, nie będę ukrywał, ale zobaczcie, jajka, wszystko wygląda tak samo jak w Pet Simulator X, wyświetla się to tutaj, dobra, takiego przejścia nie mamy, oczywiście tam na 100% wejdę. Tutaj, czy mamy jakieś pety? Nie mamy, ale czy możemy wykorzystać kod promocyjny? Chyba nie, bo nie działa. Dobra, nie, nie działa, więc niestety nie jesteśmy w stanie. Okej, okay, tutaj add 100 likes, no wydaje mi się, że ta gierka już ma 100 łapek w górę ponad. Mamy deski, czy możemy sobie wsiąść na taką deskę? Okej, okay, dobra, możemy wsiąść. Ej, widzowie, nawet działa ta deska. Fakt, że nie jest ona jakaś mega szybka, ale fakt faktem działa. Czy teleport tutaj będzie nam działał? Okej, okay, gdzie... Oj, nie, 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 dobra, idziemy do kolejnej gry, bo to już przenosi nas gdziekolwiek indziej. Niestety ta gra okazała się skanem, ponieważ nie dała nam free huge cutów, więc tutaj ja zostawiam łapeczkę w dół. A co? Bo mi się nie podobała, to zostawiam łapeczkę w dół, oszukała nas. Tutaj powinniśmy dostać free Easter cuta, ale no niestety, jak widzicie, ta gierka nawet po raz kolejny nie ma zdjęcia. Dwie osoby aktywne, łapki w górę też nie są za dobre, no ale wchodzimy.
jesteśmy widzowie na miejscu, ale to jest połączenie według... Co to jest? Ale jak sobie tak siadłem, to tak myślałem, kurczę, połączenie Pet Simulator 1 i Pet Simulator X. Jeżeli graliście w Pet Simulator 1, no to pewnie wiecie, o co chodzi. Ale mogę się za... Co jest grane? Mogę być aksolotlem w tej grze. Co jest grane? Ej, czy jak podejdę sobie do tego Hippomelona, tego dostanę, czy się zmienię w Hippomelona? A, nic się nie stanie. Dobra, dostałem jakieś osiągnięcie. Ej, co jest grane? Mogę być aksolotlem. Dobra, lecimy dalej. Rainbow Pets, czy ta maszyna... Co to w ogóle jest, jeżeli sobie zagrała? Nie, Rainbow maszyna nie działa, ale mega fajny znak. Mogliby taki dodać do Pet Simulator X. Naprawdę mega fajny. Dostaliśmy Huge Flop Packard Exclusive Shop. To wygląda trochę jak bank, no ale no dobra. A, Exclusive Shop nie działa. Dobra, czy ja tutaj... Dobra, zrobię widzowie reset charakter, bo nie chcę już być tym aksolotlem, a nie wiem, jak się z niego z powrotem zmienić. Dobra, jestem już normalnym człowiekiem, ale tutaj nawet nie ma ekwipunku, więc nie jestem sobie w stanie podbierać tych petów. Tutaj to się prezentuje następująco. Tam mamy jakiś indeks. Czy ten traveling merchant w ogóle działa? Oczywiście, że nie działa. To jest tylko takie i wyłącznie, żeby było. Petów tutaj nie mamy, rozwalać tutaj dżesów nie możemy. Nie wiem, bo nie wiem, widzowie, no nie mam pojęcia, co mam sądzić w tej grze. Co to jest w ogóle za kot? Ja go nie zauważyłem. Co to jest? No cóż, no tak. Nie, serio, widzowie, nie zauważyłem tego kota. Co to w ogóle jest? What? Mamy jeszcze przygotowaną gierkę Free Infinity, czyli powinniśmy tutaj dostać za darmo wszystko w sumie, czyli Game Passy, etc, etc. A potem jeszcze, widzowie, sprawdzimy gierki, które nie... O, co to jest? Co to, widzowie, jest? Ja... To jest jakiś tajkun w ogóle. A tutaj będą chociaż rzeczy z Pet Simulator X, czy nie? Dobra, ja sobie to zaklepuję. I czy tu w ogóle będą jakieś rzeczy z Pet... Co to jest? Czemu to się nazywa Pet Simulator X? Pszczoła... Oj, mamy tutaj 7000 kaski. No dobra, no tak, mamy 7 koła kaski, to kupujemy więcej tych pant. Dobra, czy mnie stać jeszcze za dwa klocki? Dobra, ej, co? Ja mam tyle pieniędzy. Ej, skąd ja mam tyle pieniędzy? No dobra, no to kupuję. Ej, czy to tam mogło być jakoś mega dużo? No dobra, no to przejdę sobie tego tajkuna. Ale tutaj nic nie jest związane z Pet Simulator X. No to jest po prostu takie, no bardziej z tymi jest ta gierka z pszczołami. No co to w ogóle, widzowie, jest? What? Tego typu? Ile ja mam pieniędzy? 10B pieniędzy ja mam. To ja mogę sobie wszystko w tej gierce zrobić. Dosłownie, ale jest ona nudna i nie chce mi się grać w tą gierkę, ja chcę grać w Pet Simulator X. Pamiętajcie też, widzowie, że gierki Pet Simulator X na przykład się nazywają Rise Ban, ponieważ żeby szybko te gierki nie dostały bana, ponieważ jak pewnie wiecie, Pet Simulator Z i Rise Ban tak naprawdę dostawali bany ze względu na to, że są bardzo, ale to bardzo podobne do Pet Simulator X. Tutaj mamy taką gierkę, gdzie są pokazane huge katy. Pet Simulator Z jest tutaj pokazane z tego, co widzę. No to po prostu wejdźmy w tą gierkę i sprawdźmy, co się tutaj wydarzy. No wszedłem do tej gierki, no i jest... O, dobra, jestem. Nie no, kozacka ta gierka. Ej, podoba mi się. Ja bym tutaj dał łapkę w górę, followa, żeby się ona rozwijała, bo widzę potencjał. Widzę w tej gierce potencjał, widzowie. Nie no, to jest tragedia, no po prostu jedna wielka tragedia. Teraz pytanie, dlaczego, widzowie, nie ma dobrych podróbek Pet Simulator X, albo dlaczego ich nie ma mega długo? Już wam, widzowie, tłumaczę. O, w ogóle sobie możemy wejść jeszcze do takiej gierki RB Unicorn, a ja tam wam będę, widzowie, wszystko, ale to wszystko tłumaczył. Więc dobra, wchodzimy tutaj i dlaczego nie ma dobrych podróbek, widzowie? Bardzo łatwo jest skopiować Pet Simulator X, tak mi się wydaje, ze względu na to, że jest bardzo, ale to bardzo dużo podróbek i jeżeli serio się na tym znacie, to jesteście to w stanie bardzo dobrze zrobić. Tylko że Roblox banuje ze względu na jakieś prawa autorskie i tak dalej, i tak dalej. Takie dobre gierki są banowane, no bo to są tak naprawdę przeszkody dla Pet Simulator X, ponieważ no nie oszukujmy się. Gdybyście mieli do wyboru Pet Simulator X albo Pet Simulator Z, zawsze wybralibyście Pet Simulator Z, ponieważ tam się coś dzieje, ma się Infinity, Game Passy i tak dalej. Czemu jestem w jakimś Dinozo Tycoonie? Co to jest? Tutaj miałem zagrać w coś ciekawego, a nie w Dinozo Tycoon. To nie jest Pet Simulator X. Ja w ogóle kiedyś w to grałem chyba. Tak mi się wydaje, że kiedyś był odcinek z tego na kanale albo z bardzo podobnej gierki. Ej, w sumie, widzowie, mega ładna grafika jest tej gierki. Serio mi się podoba. Tam jest jakiś huge cat w ogóle. Hubert to jest Hubert. Tam ma ktoś skina Simona. Widzę, że nie tylko ja się na to nabrałem, no ale dobra, musimy iść do kolejnej gry. O, tutaj też mamy coś ciekawego, znalazłem Event Replay Pet Simulator X. Czyżbyśmy się mogli przeteleportować do każdego eventu w Pet Simulator X? Nie wiem, sprawdzimy to. Mamy też taką notkę na samym starcie i tak dalej, że po prostu ta gierka nie jest zrobiona dla pieniędzy, ale do...
O nie, czy przejdę do Pet Simulator X? Jak w to kliknąłem, nie chcę przechodzić do Pet Simulator. Halo, laga, mam jakiegoś komputer, mi nie... Nie chcę, wracam do tamtej gierki, nie chcę patrzeć na tego Big Gamesa. Dobra, jestem już tutaj, widzę, więc to, wchodzimy sobie na POG Event. Aha, czyli to będzie każda rodzaju gierka. No dobra, to sprawdzimy tylko POG Event i powiem wam, czy te wszystkie tak naprawdę rzeczy działają. Okej, okay, przechodzimy sobie do POG Eventu i czy... What? Gdzie? Co jest grane? I tak nie wyglądał tak nigdy Pet Simulator X, w sensie te kolorki, ale POG Event, tak? Czyli podchodziliśmy chyba z tego, co pamiętam, do tag drzwi i klikaliśmy po prostu knock, knock i przeniesie nas? Przeniosło nas! I co jest grane? Co jest grane? I te jajka działają? Nie, nie działają, ale przeniosło nas! Jak ktoś to ogarnął, to ja nie mam pojęcia, ale gratuluję! Ej, serio, to jest chyba najlepsza gierka, jaką dzisiaj znaleźliśmy. Jeżeli chcecie sobie powspominać stare eventy w Pet Simulator X, bardzo serdecznie ją polecam. Jak ona się nazywa, jakby ktoś pytał? Może jak wpiszemy Pet Sim X, to może coś wyskoczy? Sprawdźmy to! Mamy Shooting Pet Simulator X, ja już to grałem, tak powiem wam szczerze. Tragedia. Okej, okay, Free Huges, więc sprawdzimy Free Huges, czy są takie za darmo. Prezentuje się następująco. Co my tutaj ciekawego mamy? Czy mamy jakieś te właśnie Free Huge... Nie, nie możemy otworzyć tak jak ekwipunku. Tutaj mamy jakiś koszyk wielkanocny. Co to jest? Z 800... O, ja mam milion. Dobra, to otwieramy. Mogę kupić? Ej, no co to jest? Tutaj się w ogóle to powykrzaczało. A, bo tutaj... A, wiem, bo ja kiedyś robiłem gierkę i tam trzeba kliknąć taką kotwicę, żeby właśnie coś takiego się nie działo z blokami. Ale możemy turlać dropsa. Dobra, turla... O, już poturlałem, już popsułem. Dobra, no tak się prezentują te gierki, no nie są one, widzowie, za dobre. Jeżeli chcecie sobie troszeczkę pośmiać się i tak dalej, no to bardzo serdecznie je polecam i lecimy do konkursu na normalnym Pet Simulator X. Jesteśmy, widzowie, na starych śmieciach, można tak to ująć. I jak wygrać 3 piksel demony? Banalnie proste, subik z dzwonem, łapka w górę, w komentarzu piszecie słowo podruba oraz właśnik z Robloxa, losowanie będzie za 3 dni. Pamiętajcie o zaproszeniu kumpli, na moim kanale też jest konkurs na Huge Pixel Cata, od tego właśnie jajka, więc zachęcam oczywiście, widzowie, do brania w nim udziału. Czy coś jest w Pet Simulator X ciekawego aktualnie? Nie, nic totalnie nie ma. Event razy 6 lag może sugerować właśnie sam fakt tego, żeby ludzie sobie na sam koniec giereczki powydropywali huge-katy, ale mówię, specjalny jeszcze jeden film o końcu Pet Simulator X dla was szykuję, więc naprawdę warto to wyczekiwać, ale jeszcze nie wyłączajcie tego odcinka. Dzisiaj macie link do mojego Discorda oraz do mojej grupy na Robloxie. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, siemano!